Witam Was bardzo serdecznie w takim dość nietypowym odcinku Posil się zdrowiem w kuchni. Dzisiaj będziemy sobie razem testować robot kuchenny Kenwood Chef XL Titanium. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to, że on po prostu pięknie wygląda. Jest wykonany z metalu, misa jest ze stali nierdzewnej i nie wyobrażam sobie kuchni, w której po prostu on wyglądałby źle wizualnie. Jest bardzo solidny, bardzo też ma swoją wagę. Także myślę, że ma to znaczenie, bo nie będzie nam latał po blacie w trakcie ubijania różnych rodzajów ciast czy mas. Jeśli chodzi o samą misę, jest bardzo duża, bo ma 6,7 litra pojemności. Co to znaczy? To znaczy, że cała nasza przedświąteczna gorączka związana z produkcją masową ciastek, pierogów i tak dalej, będzie po prostu prostsza, bo będzie można wszystko zrobić raz, a nie ubijać kilkukrotnie, brudzić się i po prostu zastanawiać się, jak to wszystko ogarnąć. W środku misy znajduje się miarka, także nie musimy już dodatkowo sobie ważyć tych wszystkich rzeczy, bo widzimy objętościowo, ile sobie nasypaliśmy składników. I to, co jest istotne, to też bardzo duża moc tego robota. To jest 1700 W. Jeśli chodzi o mocowania, to też jest bardzo prosta sprawa, ponieważ mamy kilka mieszadeł, i tutaj gniazdo jest bardzo takie proste w obsłudze. To jest na przykład trzepaczka, która pozwala nam jakby ubić białko, ubić śmietanę, bo śmietanę warto sobie ubijać w domu samemu. Mam nadzieję, że nie kupujecie tej w sprayu, która skład ma niestety tragiczny. Kolejne mieszadło, mieszadło K. Do wszelkiego rodzaju ciast, mas, które mają taką cięższą masę, można tym na przykład mieszać takie masy na jakieś kotlety warzywne. I moje ulubione hak do ciasta, z tego względu, że jest pewnego rodzaju takim moim wybawieniem kuchennym. Ja jeszcze będąc w gimnazjum trenowałam szermierkę i swego czasu nabawiłam się po prostu kontuzji nadgarstka, właśnie związanej z ściskaniem i wszelkiego rodzaju właśnie takie ruchy na dłuższą metę po prostu mnie bolą. Więc w momencie, kiedy ja musiałam ubijać właśnie ciasto na pierogi czy na przykład, nie wiem, na pizzę, no to albo musiałam kogoś prosić, albo się męczyć. A ten hak pozwala nam to ciasto wyrobić i ja się w ogóle nie muszę męczyć, po prostu robot robi to za mnie. Genialna sprawa. Te trzy mieszadła są wykonane ze stali nierdzewnej, jest na nie dożywotnia gwarancja, co jest też myślę mega istotne. I mamy jeszcze dodatkowo dwa mieszadła, takie elastyczne, które pozwala nam zbierać ze ścianek misy właśnie ciasto, które może się przylepiać, czyli jakieś takie tłuste na kremy na przykład albo właśnie na jakieś ciasta kruche. I mieszadło, które pozwala nam mieszać takie masy, które chcemy, żeby były spulchnione, czyli na przykład, kiedy mamy już białko ubite i łączymy je z pozostałymi składnikami. Wtedy używamy tego mieszadła, żeby ono nie straciło po prostu na puszystości. Robot Kenwood ma dwa gniazda do montowania różnych przystawek. To u góry jest to gniazdo szybkich obrotów, do którego możemy zamontować na przykład taki blender kielichowy. Blender jest termoodporny, termoresist. Co to znaczy? To znaczy, że możemy tam na przykład skruszyć lód albo zrobić mrożoną kawę, albo z kolei możemy na przykład wywar z zupy wlać bezpośrednio, zmiksować i mieć pyszną zupę krem. Mamy tutaj również taką małą pokryweczkę, którą możemy ściągać i w momencie, kiedy robimy właśnie jakiś koktajl czy zupę, dorzucić jakiś składnik, jeżeli przyjdzie nam na to ochota i nie trzeba wtedy całej tej pokrywy zdejmować. Także to jest bardzo wygodna sprawa. Mamy oczywiście miarkę na szklanki, miarkę na mililitry, także wszystko jest jasne. Do tego gniazda można również zamontować malakser. Malakser jest dobrze wyposażony pod tym względem, że mamy aż 6 tarcz z różnego rodzaju oczkami, czyli możemy posiekać na plasterki, na słupki, drobno, gęsto, jak tak naprawdę chcemy, jak fantazja nas poniesie i możemy na przykład właśnie wykorzystać ten malakser do zrobienia tych frytek z marchewek, które warto jeść wieczorem do filmu zamiast jedzenia chipsów. Mamy też zwykły taki nóż, który po prostu sieka, także dosyć takie myślę popularne rozwiązanie i taki też przepychacz, który pozwala nam warzywa dopchnąć, żeby się nic tutaj nie zacinało.
Gniazdo wolnych obrotów znajduje się z przodu. Też tutaj jest zabezpieczone taką ładną pokrywką, żeby wszystko fajnie się pięknie prezentowało. No i można właśnie wpiąć na przykład maszynkę do mięsa. Maszynka do mięsa jest wyposażona w 3 rodzaje sit. Te sita tak naprawdę mają po prostu różną grubość, także możemy sobie dostosować do tego, czego aktualnie potrzebujemy. Mamy również takie nasadki do robienia domowych kiełbasek i one są w ogóle bardzo sprytnie ukryte w takim przepychaczu, więc też zajmują dużo mniej miejsca w kuchni. No i do tej maszynki do mięsa jest tak naprawdę dołączona taka misa. Oprócz tych wszystkich dodatków mamy jeszcze jedno udogodnienie. To jest taka osłonka przeciwko chlapaniu. Też montuje się ją w sposób bardzo prosty. No po co? No po to, żeby sobie nie zrobić bałaganu wszędzie wokół. I w trakcie mieszania możemy dodawać składniki z wykorzystaniem tutaj takiej klapki, więc możemy dosypywać czy dolewać jakichś składników w trakcie, kiedy robot pracuje. Genialna sprawa. Zabieramy się teraz do gotowania. Będziemy przygotowywać dwa dania. Musakę i białe gazpacho. Musaka jest inspirowana wideoprzepisem ze strony You Can Cook, przepisem Michela Moron i wprowadziłam tam drobną taką modyfikację, będzie zmienione mięso, będzie tutaj w tym przypadku akurat pierś z kurczaka. Jeśli chodzi o stronę You Can Cook, warto tam wejść, ponieważ jest bardzo dużo fajnych, ciekawych rozwiązań kulinarnych. Można poszukać czegoś nowego, poszerzyć swoje horyzonty. Jeżeli dodatkowo na tej stronie zarejestrujecie swojego robota, to otrzymujecie dostęp do 9 nagrań z Michelem Morą, a oprócz tego wszystkiego odbywają się tam konkursy, w których możecie wygrać dodatkowe przystawki do robota, bo jest ich dużo więcej niż dzisiaj Wam pokazałam. Oprócz przystawek, jako nagrody możecie otrzymać również na przykład vouchery do restauracji Michela Morą. Wszystko. Przede mną białe gazpacho i musaka, czyli potrawy pozornie dość skomplikowane, które z knudem tak naprawdę okazały się proste i przede wszystkim szybkie w przygotowaniu. To, co muszę powiedzieć, to to, że robot faktycznie ma moc. Zrobił bardzo szybki miks wszystkich składników, to tak naprawdę było kilka sekund, czyli ogromna oszczędność czasu. No i zauważcie też jedną rzecz. Gdybyśmy używali każdego z tego typu sprzętów osobno, czyli osobno blender, osobno malakser, osobno maszynka do mięsa, to ile miejsca w kuchni musielibyśmy mieć na to wszystko? Tutaj mamy to wszystko w jednym sprzęcie. Także z mojej strony to tyle. Ja nazywam się Magdalena Kwarciak i dzięki wielkie za wysłuchanie.